Dwaj piłkarze legi, zatrzymani po meczu w Alkmaar i wyprowadzeni w kajdankach, siedzieli na dołku całą noc, nie wiedząc za co. Adwokata dopuszczono dopiero dzisiaj po dziewiątej rano. Holenderscy dziennikarze, także rano, zaczęli pytać za co. Policja odpowiada: za napaść. Na kogo to napaść? Zaczynają coś burczeć, że muszą dokładnie potwierdzić. Czyli nie wiedzą. Prezes legi mioduski zostaje uderzony w twarz przez ochroniarzy i poturbowany. Jeden z trenerów legii spałowany dwa metry od autokaru. Sytuacja skandaliczna, która nie tylko nigdy chyba jeszcze nie miała miejsca, ale w ogóle nie powinna się zdarzyć. Gdyby w Polsce przy Łazienkowskiej jakiś zagraniczny prezes dostał łomot, wyborcze onety i inne parówki miałyby używanie przez miesiąc. UEFA zamknęłaby stadiony wszystkich klubów piłkarskich w całej Polsce, nie tylko futbolowych no i wyrzuciła nasz klub z wszystkich rozgrywek. U nas cisza. Skupienie parówkowych mediów i części polskojęzycznej tubylczej ludności, która tylko przez przypadek nazywana jest Polakami, ukierunkowane zostało na odwracanie kota ogonem i twierdzenie, że zachowanie to zostało wywołane poprzez y, działanie kibiców, którzy przed meczem rozpoczęli awantury z policją. Że szturm na bramki, że bójki. Dobrze wiem, jak to działa i w jaki sposób kibice są podjudzani do nerwowych ruchów przez służby porządkowe. Jak było w przypadku meczu z AZ w Holandii, kibice jadą i lecą na mecz. Przed stadionem na kilka godzin przed meczem dowiadują się, że zakupionych przez nich wcześniej biletów na stadionie nie ma. No i muszą sobie je odebrać. A skąd odebrać? Z hagi. 80 km od stadionu, a do meczu jest 6 godzin. Frustracja więc rośnie. Następnie do bulgocącego już wywaru ochrona dokłada swoje trzy grosze. Wraz z policją żądają wydania wszystkich flak legii. No, to już lepiej było sobie włożyć ołówek w oko i zakręcić, albo, na przykład, podstawić autobusy i odesłać całą tę ekipę do Polski. Wiadomym jest, że flag nie oddaliby już w ogóle, albo wróciłyby niekompletne. No a poza tym flag się strzeże, a nie wydaje byle komu. Tak więc wulkan emocji musiał zdetonować i nastąpiła erupcja. Z mojego niewielkiego wyjazdowego doświadczenia, ale jednak wynika, że służby dokonywały celowej prowokacji wielokrotnie. Tutaj również. Byłem obecny w takich sytuacjach w dawnych latach razem z Legią. Ostatni raz w Rzymie na meczu z Lazio, gdy po 24-godzinnej podróży, z której szliśmy od razu na mecz, ochrona kazała ściągnąć buty pięciu tysiącom Polaków. Fakty są więc takie. Kibice, czyli klienci, którzy kupili bilety, zostali potraktowani per noga. Policja wraz z ochroną podjudzały bardziej krewkich entuzjastów awantur do działania, prezes klubu został pobity przez ochronę na terenie klubu, trener od kondycji pobity pałkami, piłkarze aresztowani. No, jeszcze grożono, że jeżeli sami nie wyjdą z autobusu, to nastąpi jego szturm i wyprowadzą w kajdankach wszystkich. Stąd pytanie, czy legia powinna dalej jeździć na mecze do tak dzikich afrykańskich krajów? Jestem ciekaw waszej oceny. Czuwaj! Więcej materiałów znajdziecie na moim kanale YouTube. Marek Miśko, czuwaj! Czuwaj!